jesteś? Oczywiście. Uciśnij laska. Ciśniemy. Momencik, momencik, momencik. Znaczy się, dobra, ja puszczę bitewę. Także, hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejne luźne granie. Jest ze mną mistrz wszystkich mistrzów i szef wszystkich szefów, czyli Winiu. Cześć. Tak, cześć. Dobra, puszczam bitwę, muszę sobie tylko akumulator wymienić. Do domu miałem paść na kolana. Oczywiście, że tak. Miałeś się jakoś efektywnie To to przywitać to, a z to widownią. już idzie live? To już idzie live? Oczywiście, nie wiem, czy dołączyłeś swoje audio, ale okej. Dołączyłeś. Jeszcze Bardzo sprawdzę. Dołączyłeś. proszę. No, także ten tego. Mi się nic nie chce teraz. Kakaszy nie ma, nie gra nic, ten Teges? Kakasza teraz będzie mniej grał, bo on teraz do roboty poszedł. Już wczoraj w nocy. Wczoraj w nocy, Boże, do Trójmiasta pojechał busem. On będzie robił. Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie pytałem się go, nie wnikałem, bo jakoś to mnie mało interesuje. O, Polska 91 po drugiej stronie. Kojarzę typa. No, coś tak, ale. Prawo, lewo. Krzaczek nie opada rzeczki. Nad rzeczką opodal krzaczka, tak? Tam gdzie chadzała kaczka dziwaczka. Ciśniemy. Dobra, 40 sekund. Winiu, czuję, że zagramy tą bitewkę. Będzie takie kolejne 10 minut przerwy. Po Dzisiaj prostu. kurde nie gadałem, dwa razy chciałem padem pierdzielnąć o ścianę. Wiesz co? Nic mi nie mów, bo naprawdę ja też. Naprawdę ja tak samo. No. Mówię, a te złanki to są takie liche, że nie wiem, no. No, z 360 to one były Jeden skurkowańce mocne. rzut o ścianę i się rozpadają. O kurwa. Wow. Tak ci powiem, że naprawdę od 360 to były twarde. Nieraz mi ten padł 360 tak kolokwialnie przypadkiem Kurwa. spadł. No i tak jakoś nic mu nie było. A te nadłanki to boję się skurkowańca czasami mocniej Wyjmał ścisnąć. mnie, kurwa, przemknąłem się. Lajtek chyba wjechał na górze. Pełny jesteś, bo ten 50 was Kurwa, łoi. tutaj. Gąska. Masz pestki? No też mam 122 hapsa mam 4 pestki, mam 122 hapsa. Kurwa, light od tyłu zjechał, no te chuje, kurwa, stoją z tyłu, nawet nie zareagują, no to za kurwa jebane debile, no. Pierdolone wieśniaki. Ty no zobacz, towarzystwo wzajemnej adoracji, w dupę jebane, no. No. Dobra, i tak zginąłem. Jeszcze w gąsk. Pozdrawiam. Ty no wystrzelaj mi kurwa jak kaczki, no. Tak zginę i tak Kurwa, zginę, to to za zrobiłem tępe to czy dzidy inaczej. jebane. No. Dobra, garaż, winio. No iść pan w chuj z takimi kurwa jebanymi debilami. Dobra. Light i dwa czołgi zatrzymały całe natarcie. No, mówisz, zaczynasz fragować? O, jak?
Już żeś wrócił? No jednak jestem, dopiero po tej bitwie pójdę. Aha. O, to też fajną bitwę mieliśmy, nie? To chyba no. 7 czy 8 wyciągnąłem. No, no. Dla mnie to jest, powiem ci szczerze, akurat najfajniejszy pojazd, jak są, wiesz, bitwy na topce w damage'u, topce w expie, na kile. Najfajniejszy pojazd, bo taki jest wdzięczny, że nie wiem. Mhm. No fajna bitwa ogólnie nam się tam ułożyła, powiem ci szczerze. I to taki będzie ciekawy materiał na YouTube właśnie. Co można w Plutonie zrobić dwoma fajnymi pojazdami. To mimo, że jesteśmy na dole, podejrzewam, też chyba trochę namieszamy. No, to by warto też było powiedzieć widzom twoim, że jest to taki dziwny sprzęt, który na goldzie oprócz większej peny ma większy damage. Taka ciekawostka. I to dosyć dużo, bo o 40. Czyli no, 300 na zwykłej, a 340 na goldzie. A na jest tym to dosyć spora różnica. Tak. Na dziesiątce to nawet, mój rekord. Znaczy, na dziesiątce to i tak by było odczuwalne, ale nie aż tak jak na piątce, no nie? No, ale nie, tutaj też jest, no wiesz, jak na przykład, nie wiem, no ci się trafi wanna po drugiej stronie, no to wiesz, walność za 300 to jej nie zdejmiesz. A w większości przypadków, jak dostaniesz z golda, to ją ściągasz na hita. Mhm. Ile tu masz golda na niej założonej? Ja mam 29 goldowych, 10 zwykłych i 3 burzaki. Ja tylko na goldzie tutaj gram. No chyba, że naprawdę mnie rzuci tak na topce, że wiesz, jest to, nie wiem, jedną piątką, reszta czwórki i trójką, że gram na zwykłej. Ale jak ten, no to staram się grać na goldzie zawsze i tak. No patrz, ten balkonik po drugiej stronie, tam gdzie zawsze się staje. Dekami, ale nie widzę, żeby ktoś tam się wbijał. Ach, tam nie trafiłem. Ja tam mam kiepską załogę, także to też gra rolę. No, na pewno bardzo dużą. No też tam, no może jakaś rewelacyjna, no ale te 15 perków mam, no. No to już jest dużo, no. Ja dużo to mam na borsuku, tutaj to mam średnio. No. Dla mnie to i tak jest dużo. Oko, pogaz będziesz miał też. Wyjedź tam, te 150. Tu ukorzymy. No, ten Isan tu jedzie, uważaj. Bądź przygotowany. Przyjął. No i nawet mnie nie wyświecił. Mnie tak. Także ja tam się cofam. Kończ właśnie silu oszczędź. Teraz mnie wyświecił. 385? Już na dobicie. Tak. Ach, kurde. Wyjęli ci towarzysko. Mhm. No. Te 150 chyba wyciągnął. Nie, Is mnie wyciągnął, wiesz? Ale dwa razy dostałeś. Tak, od Jumbo i od Isa. Dobra, no to wyników końcowych nie ma co pokazywać w tej batalii, także cóż, moi drodzy, widzimy się już za chwileczkę. Halo! Obecny jestem. Pocałuj się w dupę, Mondralo. No bo możesz pokazać wyniki tamtej bitwy. Pokazłem. Zaczynaliśmy na dole, skończyliśmy na górze. No widzisz, bynajmniej ty. No tak jak widać, bezstresowo tłuczysz i siódemki. Te 29 ładnie ode mnie dwie piguły wyciągnął. Za 702, dwa strzały. To na tej mapie to są dwie szkoły na ten czołg. Ja ostatnio zrezygnowałem z jeżdżenia tutaj na A3. Zacząłem jeździć na A0. To jest ładny przestrzał, jest tu praktycznie się pokazują na D2 wyświecasz. Mhm. Cały przejazd i tutaj tą flankę lewą, no i generalnie tu ładne bicie jest na tą górkę, na K0, jak
wiesz, tam wjeżdżają te dekami, no to ich bez problemu tłuczesz. Uuu, ale się będzie działo. Mm. Ja to powiem, że takie losowania to są niesprawiedliwe. Oczywiście dla drużyny przeciwnej. Oczywiście. Trzy dwie bitewki i skończymy ten materiał i będziemy nagrywać sobie następny. Jak idę tam do 10, bo by... No, lewo. Nie wiem, ja też tak mniej więcej do 10 będę musiał jeszcze zatelefonować. Sam wiesz gdzie. No to ja stanę w tym na samym końcu tej szczelinie, a ty o tą jedną wcześniej. Na... Pokażę ci pokażę gdzie. Ty tutaj, jak ja teraz przejeżdżam, a ja tutaj. Ajajaj, cofnął się. Aby kawuk dostał. Dobra, zresztą w sumie ładuje jak Gelda. Widziałeś tam ten te 40 na górze? Mhm. Ja zatrzymał się. Kurwa. Tak samo jak i mi. Gotów do strzału. No, bajo. Co, bajo? Te 4-6 dostał kółkę. Prawa flanka nam puszcza winią. No ale to wiesz, no ponad gryzanie to wszystko jest na hita. No ten kawu 1, no. To jest, może być delikatny ból, bo na dwa razy nie zejdzie. Dobra, ja tam się obracam na tą stronę. Kurwa, spóźniłem się. Jeden z naszych czołgów został zniszczony. Dobra, bogatyra nie ma. Jedno dobre. Kurwa, nie trafiłem znowu. Bo na gąsto stoi Church. No, w wagon trafiłem. Nie mam praktycznie. Może strzelę pod wagonem, może przejdzie. Przeszło pod wagonem. No widziałeś za 291. Jakie losowanie kupione. A u mnie w tory. I znowu w tory, teraz nie trafiłem. No, w końcu weszło. No, ładnie weszło. Za 351. Szermanik? Dobra. A dobra, już nie przyjmie było ode mnie. A na fullu jest. No, fajnie by było, gdyby dostał. Załatwiliśmy kolejnego. Mam go. Widziałem, że się z nim męczyli. Tak.
Także no, z tym czerciem trochę poszło pestek. A jedno przebicie niespecjalnie zagrałem. Miałem trzy, ale takie kiepskie. No, no ale pod kaplę ustukałeś. No, nie. 351 i 250. Ach, kurna, skończył mi się wychył działa. No i skręcił akurat. Pięknie. Dobra, dniu. Za 352 przytulił. No! O, jak ja tego nienawidzę, jak gość się cofa i nagle bum do przodu. To jest najbardziej wkurzające. No a tu. Za 6 mu ktoś mówił. Ostro. No to z burzaku pewnie łoi, bo wchodzi za każdym razem, nie? No. Za 19. Myślę, jak młody nie powiem co do emerytury zejdzie. O ty, Light, tu wpadł pod nasze arty. Cel namierzony. Dobra, już go nie ma. Mhm. Dobra, kwadrat, dobra, ciśnijmy do przodu. Może coś się jeszcze upoluje. No wątpię w to ogromnie. Dwa fraksy mam. Ja też mam dwa. I co? Złe fragobranie na wanience? Nie no, bardzo dobre. No, wanienkę to jest prima sort. Uwielbiam ją. To ona jest tutaj taka miodna, jak był borsuk 2 lata temu. Zobaczysz, trochę nią będziesz grał, będziesz dobre wyniki kręcił. WG w statystykach ona pójdzie w górę i teraz będzie nerw. Tam jest arta. Hetzerem się boi wyjechać na kwadrata. Co, ona wkuje? Nie, dostała. No. Ale jest git. Minus 12800 mam, no niby. Nie, na minus 16000. Tako, powiem ci, że to była akurat taka kiepska bitwa. No ta poprzednia była niezła, co tam na tym na północny zachód ładnie wyszło. No i ta ładna, ta pierwsza nam wyszła. No ta pierwsza to tak, na Ardenach, fajna była naprawdę. No. Byśmy rozwalili system. Mhm. Tak, byłem kiedyś z chłopaczkami z tego, z FMW, nie. A, z FMW grałem. Potem ci w 2 minuty specjalistę zrobiłem. W 13 minucie meczu miałem specjalistę. No Lighty to wyjeżdżało po prostu pod lufę. I wszystko na hita. No gdy pula zrobiłem, nie powiem, ładnie poszło. Dlatego, że wygrałem na tym, na szpagra koncie. No i mu się tutaj postarał, to ja trójeczkę sobie tutaj wbił. Trzy paseczki. Bez problemu. No bo no, tak minimum z 10 perków załogę mieć, to wtedy dopiero zaczyna się taka, wiesz, miodna gra. No i 3 krute kwadraty trzeba wziąć, parasolkę, będzie ten gówno z nieba leciało. Mhm. Jakie ziomy? Tutaj na prawo, na lewo wróci, na tą górkę tutaj. Z takim krzaskiem się ładnie można ustawić, stoi za nim za 20 metrów, to ci kamuflażu nie zdejmuje po strzale.
Co my tu mamy? O, jednego bogatyra. Nie, nic mocnego. Oczywiście. Znowu jeden za nami. No jak sobie tutaj staniesz, tak jak ja teraz stoję, masz ten krzaczek przed sobą, nie? No ładnie tam zasłania wszystko, co jest pod tą wieżą ciśnień tam. Napierdziela po prostu bezkarnie. Jakie zaraz się pokażą. Nie pchaj się do przodu, bo zaraz zginiesz. I nam dywana potrafi odbić, nie? No, od jarzma tak. Uważaj, we mnie wjeżdżasz. Dobra, Spotter poszedł do piachu. A tu jeszcze jeden jest. Spróbuję podjechać, może coś. W ornecie może coś się pokaże. Tu przemyka się z lewej strony. Ale M7 miała szczęście. Odbiłem od niego. I już nie miała szczęścia. Dobra, dobiłem go. No tym kawałem mógłby pojechać trochę do przodu, a nie tutaj się. Wiesz co, Padzik, dawaj, dołem jedziemy po Artę. Bo zobacz, dwa tu, jeden tam. Zamkniemy się. Ty, to dziadostwo nie jest takie wolne, wbrew pozorom. No to jest 35 na godzinę. Mhm. Bo na pewno jedna stoi idealnie na wprost nas, bo widziałem jak leciało. Mhm, teraz też widzę, a tam jest po prawej Arta. A, to już pomylę. Zbiera, dobra, wyjęli ją. Tutaj mówię, jedna albo dwie arty są. Masz jakiegoś killa? Nie, ani jednego nie mam. A to dawaj, wierzę do przodu. Ja wyświetlę, ty tłuczysz. Spoko. Masz po lewej. Bierz ją. Nie widzę. O, teraz dopiero go widzę. Tu jest jeszcze jedna. Ja jadę po tą drugą. Czekaj. Nie wierzę w to. Nie trafiłem, no. I teraz mnie zabiją pewnie. Kurwa! Ty no... Nie przebiłem kwadrata, wiesz? I nie trafiłem w niego przede wszystkim. Pozdro. Takie odległości. O, a, kwadrat mnie kadłuba. Tak? Dobra, ja już najeżdżam na niego. No i po. O, wyjęli go. Dobra, przynajmniej jeden frak jest. No. Jestem na plusie. Dobra, i myślę, że tutaj sobie ten materiał zakończymy. I zaczynamy. Ale puść jeszcze jedną. Nie, to już na następnym materiale. Także moi drodzy, już zaraz. My zaraz się widzimy w odcinku, a wy już pewnie następnego dnia. Także hej ludziska.